Witam Was wszystkich w kolejnym filmiku z ulubieńcami roku. Dzisiaj przejdziemy do serii pielęgnacyjnej, więc pokażę Wam takie moje ulubione produkty do pielęgnacji. Jeśli chodzi właśnie o rok 2018, o te produkty, które mnie najbardziej zachwyciły. I tak dopiero po spisaniu wszystkich kosmetyków, które się u mnie w 2018 roku do pielęgnacji sprawdzały, dopiero zauważyłam, że wszystkie produkty, które mam Wam do pokazania, będą to produkty do pielęgnacji twarzy. Także dosyć zabawnie, bo właśnie dopiero zauważyłam, że nie mam niczego takiego ulubionego, jeśli chodzi właśnie o ciało, o włosy, tylko wszystko jest skupione na twarzy. Niemniej jednak, oczywiście pokażę Wam wszystkie te produkty i opowiem Wam o nich troszeczkę. I zacznijmy najpierw od produktu, który jakby był na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o właśnie pokazanie kosmetyków do pielęgnacji. Jest to łagodzący krem pod oczy z marki Sylveco. Jest to krem z chabrem, buławatkiem, świetlikiem łąkowym i brzozą białą. Jest to moje chyba trzecie opakowanie. Ja odkąd pierwszy raz użyłam właśnie ten krem, to cały czas namiętnie sięgam po niego kolejny raz. Po prostu nie szukam niczego innego, a właściwie nie szukałam, bo super mi się sprawdzał, byłam z niego bardzo zadowolona. Jego działanie było dla mnie idealne, więc nie potrzebowałam niczego innego, co by mi właśnie było potrzebne. Dlatego nic nie zmieniałam, więc cały rok 2018, jeśli chodzi o pielęgnację właśnie okolicy wokół oczu, to właśnie był ten krem z marki Sylveco. Jest to krem, który fajnie nawilża tą skórę. Tutaj jest napisane, że on chroni delikatną skórę, zmniejsza cienie, poprawia sprężystość. Mi przede wszystkim zależało na tym, aby krem był dobrze nawilżał mi okolice wokół oczu, żeby to nie był krem, który w jakiś sposób by mnie podrażniał, bo jeśli chodzi o tą okolicę wokół oczu, to u mnie dużo różnych produktów, czy nawet też płynów micelarnych potrafiło taką skórę przesuszyć, a z kremami pod oczy też bywało tak, że na początku wydawało się, że jest super, a później jednak okazywało się, że no niestety, ale coś było właśnie nie tak. A tutaj używam cały czas i nic się z nim nie dzieje, jestem zadowolona. Ten krem, tak jak już powiedziałam, działa u mnie idealnie i jest on raczej bezzapachowy, przynajmniej ja nie wyczuwam tutaj jakiegoś zapachu. Kolejny produkt, który mam Wam do pokazania, jest to pianka micelarna do mycia twarzy i oczu z Taupy. Jest to pianka, którą ja naprawdę polubiłam. Ta pianka bardzo dobrze zmywa makijaż. Po drugie, nie podrażnia oczu, bo tutaj też jest taka informacja zawarta, że nie podrażnia oczu. Ja również sprawdziłam, czy się nadaje właśnie do zmywania makijażu oka. Jak najbardziej tak, nie podrażnia moich oczu, także super. Natomiast ja nie zmywam nią makijażu oka, bo używam do tego płynu micelarnego, ale do mycia całej twarzy jak najbardziej się sprawdza. Skóra po jej użyciu jest dobrze oczyszczona, ale nie jest ściągnięta, nie jest sucha, nie czuć jakiegoś dyskomfortu, także ja jak najbardziej ją polecam. Dodatkowo bardzo ma ładny, delikatny zapach. Ma właśnie taką fajną pompkę, przez którą właśnie wydobywa się piana i ona nam myje twarz. Także ja bardzo polecam. Kolejny produkt, który chcę Wam pokazać, to bym chciała ogólnie przejść do marki Avon. Mam Wam tutaj do pokazania też kolejnego ulubieńca. Jest to maseczka do twarzy z aloesem i bawełną. To jest piękny zapach. Od tego muszę zacząć, bo zapach jest naprawdę cudowny. Czuć właśnie taki delikatny, świeży zapach bawełny. Także zapach jest naprawdę fajny. To jest maseczka nawilżająca. Zwykła, ją później zmywamy tutaj. Maksymalnie możemy ją pozostawić 20 minut. I ona właśnie fajnie nawilża. Ja ją używałam zazwyczaj w takie dni, kiedy moja skóra wymagała takiego
kopniaka i potrzebowałam większego nawilżenia, więc używałam ją sobie. Ta maseczka bardzo dobrze się zmywa. Nie sprawia to żadnego problemu. Też jej nakładanie jest oczywiście bardzo, bardzo przyjemne. Używanie tej maseczki to jest naprawdę czysta przyjemność. Ja ją naprawdę bardzo polecam. Dodatkowo ona kosztuje jakieś 7 zł w regularnej cenie w Avonie, także naprawdę warto. Jeszcze mówiąc o tym produkcie, chciałabym też wspomnieć o moim kolejnym ulubieńcu, którego niestety nie posiadam tutaj z racji tego, że nie miałam opcji zamówienia ponownie, a jest to również maseczka, którą Wam wiele razy pokazywałam. Jest to maseczka też z tej serii Avon Naturals. Jest to maseczka oczyszczająca z ogórkiem i tamta jest maseczka Peel Off. I to jest maseczka, która również bardzo dobrze oczyszczała moją buzię. Dodatkowo się fajnie ją zdejmowało, bo to faktycznie było peel off i jakby większość tej maseczki schodziła nam bez problemu gdzieś tam, gdzie niegdzie przy końcach, gdzie była cieńsza warstwa, to po prostu trzeba było to jeszcze wodą sobie domyć, ale tak było. Tak nie było z tym ściąganiem problemu. Też ściąganie nie było jakąś udręką. Nie było żadnego problemu z tym, żeby to ściągnąć, to też nie bolało, także super. I ona też fajnie oczyszczała, ale nie wysuszała absolutnie skóry. I przy używaniu tych maseczek ja nie zauważyłam, aby któraś z nich mnie zapychała. Także działają dobrze, są tanie i nie zapychają, tworzą tylko ze skórą taki dobry duet, także ja naprawdę Wam polecam te maseczki. Oczywiście link do tych kosmetyków również, których Wam niestety nie mogę pokazać, będzie na dole, ja wszystko Wam podlinkuję i pokażę. Jeszcze teraz przejdziemy do płynów micelarnych. Tutaj mam Wam do pokazania płyn Visplantis, ale zanim do niego przejdę, to chciałabym Wam też powiedzieć o produkcie, którego również nie mam, gdyż jest to płyn micelarny z Garniera. Ja po używaniu Garniera, tak mi się wydaje, że kupiłam właśnie ten płyn, no i po prostu kolejnego jeszcze nie kupiłam, gdyż używam tego. Ale właśnie chcę Wam pokrótce powiedzieć o tym płynie micelarnym z Garniera. Wy doskonale wiecie, jak on wygląda, ten z taką różową nakrętką. Tamten płyn to jest, można powiedzieć, od kilku lat mój ulubieniec. Ja go używam, bardzo często do niego wracam, czasami właśnie kupuję coś innego, aby przetestować, ale ogólnie takim stałym kosmetykiem, jak już kompletnie nie wiem, jaki płyn mam kupić, to właśnie zawsze sięgam po ten z Garniera. Ja go naprawdę uwielbiam, nie mam mu nic do zarzucenia, on bardzo dobrze zmywa makijaż, nie podrażnia mojej skóry, nie wysusza jej, także dodatkowo ma jeszcze bardzo korzystną cenę, duże, wydajne opakowanie, także ja naprawdę tamten produkt polecam. A ten Wam pokazuję dlatego, że jest to płyn, to jest płyn micelarny, jeszcze raz powiem, Visplantis i to jest firma chyba, tak, Alpha Farm. To jest płyn micelarny do twarzy i oczu z aloesem i pantenolem, 95,6% składników pochodzenia naturalnego. Pokazuję Wam go tak jakby na dokładkę, z racji tego, że ja go kupiłam pod koniec roku 2018, więc to nie jest ulubieniec, jakby powiedzieć, całego roku, tylko końcówki, ale zużyłam go, jak widać, ponad pół opakowania, więc troszeczkę wypowiem się na jego temat, bo uważam, że to jest naprawdę dobry produkt, godny uwagi i godny polecenia, bo to jest naprawdę fajny produkt. On nie ma zapachu, jest to produkt właśnie bezzapachowy, ale bardzo dobrze zmywa makijaż, nie podrażnia również oczu, nie wysusza skóry, szczególnie wokół oczu, bo u mnie jakby to jest najważniejsze, bo ja takimi produktami właśnie zmywam oczy.
Do tego cena jego jest również korzystna i to też jest duże opakowanie, bo to jest 500 ml. Ja ten produkt kupiłam na internetowej aptece Gemini. Jedyny minus, jaki jest w tym produkcie, to to, że on, pomimo iż cały czas stoi, to tutaj mi się troszeczkę jakby go wylewa. Nie wiem, czy to przez właśnie ten otwór, kiedy ja nabieram produkt, to on wtedy tutaj podczas zamykania to mi chlapie. Ale no nie może leżeć, tylko musi stać. Także to jest minus jakby opakowania, ale ogólnie również Wam polecam ten produkt. I kolejny produkt, który mam Wam do pokazania, jest to peeling. Jest to peeling normalizujący z ekstraktem z szałwii i spiruliną z firmy Vianek. Peeling nie ma dosyć przyjemnego zapachu, bo jest to taki zapach, no taki dziwny. Natomiast da się do niego przyzwyczaić. Dla mnie akurat nie sprawiał to jakiegoś większego problemu, aczkolwiek no dla niektórych, dla których zapach jest jakby taki bardzo ważny i pewne produkty są po prostu, z którymi nie możemy znieść ich ze względu na zapach, to ten może sprawiać problem. Natomiast sam peeling jest bardzo, bardzo fajny. On ma dużo takich malutkich drobinek peelingujących, co dla mnie jest fajne, bo ja wolę takiego typu, on jest drobnoziarnisty, wolę taki niż właśnie takie gruboziarniste. Bardzo dobrze zdziera ten martwy naskórek, pozostawiając właśnie skórę taką gładką, taką ładnie oczyszczoną. Także naprawdę bardzo fajny produkt i go niewiele potrzeba, dlatego ja go używam, już mam go naprawdę bardzo długo i nic się z nim kompletnie nie dzieje. Również zakupiłam w prezencie paru osobom ten peeling i u nich się również super sprawdzał, także ja Wam naprawdę polecam ten peeling, jeśli lubicie takie peelingi, które mają właśnie w sobie te ziarenka. I ostatni produkt, który chcę Wam pokazać, jest to taka próbeczka. Jest to próbeczka maseczki. Akurat ta maseczka to jest rozświetlająca maseczka do twarzy z miodem, z witaminą C, kwasem hialuronowym i olejem z pestek malin. I to jest właśnie taka saszetka, która jeszcze tutaj dodatkowo jest kolejna, taka sama. I pokazuję Wam właśnie tą maseczkę z racji tego, że ja z tej serii Herbal Care My Nature i to jest Farmona, zakupiłam wszystkie z tej właśnie serii maseczki i wszystkie się u mnie super sprawdziły, naprawdę. Są te maseczki genialne, ja je naprawdę bardzo lubię i serdecznie Wam je polecam. Szczególnie przypadła mi do gustu maseczka nawilżająca, bo ona ma też bardzo taki fajną ma taką konsystencję i bardzo ładnie pachnie, no i dodatkowo bardzo dobrze nawilża. Rozświetlająca maseczka to jest jakby taka przed jakąś imprezą, przed jakimś wyjściem, po prostu taką maseczkę sobie używam, ale wszystkie te odżywcze nawilżające są naprawdę super, a kosztują niewielkie pieniądze i super się naprawdę sprawdzają, tylko wszystkie są to maseczki takie do zmycia, to nie są peel-off. I to by byli wszyscy ulubieńcy roku 2018, jeśli chodzi o pielęgnację. Możecie napisać mi w komentarzach, jakie były Wasze produkty ulubione właśnie do pielęgnacji w 2018 roku. Wszystkie oczywiście kosmetyki będziecie mieli podlinkowane na dole w opisie. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, zachęcam Was do kciukowania i do komentowania i zapraszam Was też na odwiedzenie mojego bloga i Instagrama, do którego linki znajdziecie właśnie poniżej. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!